Nazywam się Małgorzata Czajkowska, uczę w gimnazjum od 60 lat, jestem nauczycielem języka angielskiego i rosyjskiego. Od 3 lat prowadzę Klub Przyjaciół Zwierząt Podaj Łapę, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Znajomość z panią Czajkowską rozpoczęła się tutaj w gimnazjum i poznaliśmy się jako nauczyciel. Jest to bardzo otwarta, pozytywna osoba, chętna do pomocy i szerzenia właśnie tej kultury swojej i pomocy innym. Myślę, że działalność pani Kasi Czajkowskiej jest bardzo potrzebna dla nas w gimnazjum. Jakie jest pani hobby? Mam niejedno hobby. Przede wszystkim zwierzęta, ale też dobry film i dobra muzyka. Dlaczego zdecydowała się pani na działalność w schronisku? Ponieważ pośród wszystkich zwierząt potrzebujących pomocy najłatwiej pomóc właśnie psom. I taka forma pracy jest najbardziej wdzięczną formą, najbardziej motywującą dalej i najbardziej widoczną. Klub Przyjaciół Zwierząt Podaj Łapę jest dla mnie czymś, dzięki czemu fajnie mi się szukać. Czy to, co pani robi, daje pani satysfakcję? Tak, ponieważ z jednej strony przykłada się to na realną pomoc psom, a z drugiej strony mam też poczucie, że młodzi ludzie uczą się empatii i zaczynają aktywnie działać samodzielnie. Taki jest mój cel. Wszelka działalność na rzecz potrzebujących czy ludzi, czy zwierząt na pewno strasznie wkręca i wciąga. I to jest pewnie trochę tak, że już się zacznie, to nie można przestać, tylko robi się coraz więcej i więcej. I właściwie większość ludzi, których znam, związanych z organizacjami prozwierzęcymi, prędzej czy później uznaje to za sposób na życie.